Witam Was w kolejnym unboxingu. Teraz mamy duże pudło. Pokażę Wam tak mniej więcej. Jest to kawał pudła, nawet mi się trochę w kadr nie mieści. Ale jak widzicie, jest to Heroes 7. Zerknijmy tutaj, co się znajduje w tym pudełku. Jest to gra, jest figurka. Mamy tutaj praktycznie wszystko opisane. Tak więc przejdźmy od razu do rzeczy. Zdejmiemy tą tutaj obwolutkę. Mam nadzieję, że pójdzie w miarę sprawnie to zdejmowanie. Tak to zrobię. Pozbywam się obwoluty. Mamy pudełko. Podnosimy wieko. Zanim się zajmiemy tym, przejdźmy tutaj, tego co się tutaj znajduje. The Art of Heroes. To jest jeszcze jakaś gierka powinna być, bo zakupiłem to przez. Przekartkujemy to. Całkiem spoko wygląda. Każdy zamek praktycznie jest rozpisany. Jak to wygląda. Fajna twarda okładka tutaj to jest, już powiedzieć wam, wypukłe, więc czuję. Wiadomo, Ubisoft i tak dalej. Jedziemy dalej. Wiadomo. Sama gra w zwykłej wersji. Spróbujemy to otworzyć. Miejmy nadzieję, że pójdzie to w miarę sprawnie. Też zobaczymy, co jest w środku tego pudełka. Także folia. Dziękujemy. Dwie płytki DVD. Tutaj to jest content dodatkowy. Oczywiście wiadomo, że kod będzie już użyty, więc nie macie co się napalać, nakręcać. Instrukcja jest nawet, kurczę, 35 stron. Ten kod do Heroes Online jak najbardziej zróbmy tak, żeby był widoczny. No, będziecie chciał czytać. Kto chce, niech śmiało korzysta z Heroes Online. To nie jest, że tak powiem, mój świat. Litografie. Bardzo fajne kopercie. Dwie, dobrze pamiętam. Całkiem fajne. Taka dosyć twarda jest układeczka, więc elegancko. Idziemy dalej. Mamy talię. Jest napisane, że to jest talia Tarota. Ja obstawiam bardzo skromnie, że to jest najzwyklejsza. Guess who's back? Żeby się tu nie patyczkować. Dobra. Już jak to puściło, to my to sobie otworzymy. Ale to tutaj zobaczcie, że normalne jak to kolory, tak, z kart. Coś tutaj jeszcze się nie wyciągnęło. Nie, to jakieś takie inne te karty. Żeby jedynki były. Wszystkie jedynki. A, może są te taroty na początku. Później normalne talie. Karty są wykonane całkiem spoko, nie powiem. Aczkolwiek gną się pod naporem, więc po którymś tam użytkowaniu. No, instrukcja do tego francuskiego tarota. Ale teraz przejdziemy do zobaczę, czy coś zostało. A, zostało. Przepraszam bardzo. Jeszcze jedna rzecz. To bardzo mi się podoba, czyli soundtrack w wersji normalnej, płytowej. Nie jakieś ściągane coś. A teraz zajmiemy się tym
powiem, najważniejszym elementem kolekcjonerki. Jaka jest gra, to sprawdzimy na pewno na kanale. A oto figurka w całej okazałości. Staram się zjechać. Tutaj materiał jest nawet taki miętki. Miecz też się widzę porusza troszeczkę minimalnie. W całej okazałości. Tutaj jest Dom Heroes. Z tego co wiem, nie chcę uszkodzić jej od razu, bo też jest dodatkowy łepek z... Tutaj zobaczcie, bardzo ładnie zrobione. Wygląda fajnie, ma 20 parę centymetrów. Nie będę jej kładł, postawię ją taką normalnie. Również jest do niej tutaj taki łepek, czyli po prostu ta głowa głównego bohatera. Wciągnę po prostu w hełm, tak? Zobaczcie, hełm całkiem fajnie wygląda. Taką kładkę wrzucę pewnie w hełmie. Podsumowując, czyli mamy tak, mamy figurkę całkiem fajną, mamy soundtrack, mamy tarota, mamy dwie litografie, tak, w tej kładce mamy grę i artbook. Więc ja jestem zadowolony z tej kolekcjonerki. Siódemkę myślę, że niedługo będziemy pokazywać ją na kanale. Znaczy ja będę pokazywał, więc zobaczymy, jak siódemka się prezentuje na tle innych Heroesów. Tak więc dzięki wam bardzo, trzymajcie się i do następnego odcinka.